Cześć kochani, na zeszłym odcinku otworzyliśmy sobie Playmobil dentysta. Kto nie widział, to zapraszam do oglądnięcia filmu. A dzisiaj, zgodnie z obietnicą, otworzymy sobie Playmobil przedszkole. Zobaczcie tylko, jakie tutaj są fajne rzeczy. Trzy maluszki i pani nauczycielka. Zaraz sobie będziemy oglądać. Co tutaj się znajduje fajnego? Mamy aż trzy woreczki. Zaczniemy sobie od naszej podstawy, jaką będzie to nasze jakby przedszkole. To będzie taki dywanik w naszym przedszkolu. O, tutaj sobie zostawię to przedszkole. I dla tych, którzy nie oglądali wcześniejszego odcinka, na swoich zakupach zakupiłam również lalkę dla Barbie. I jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę, żebym wiedziała, że chcecie, żebym ją otworzyła. I zrobimy sobie kolejny opening w następnym filmiku. Zobaczcie, jak ona tutaj ma fajne cumle i świetne akcesoria, a nawet nocniczek. Ciekawe, czy siusia? Musimy to koniecznie zobaczyć. Ale teraz wróćmy do naszego wspaniałego przedszkola. Zaczniemy sobie od dzieci. Bo tutaj znajdują się bardzo, bardzo fajne, malutkie dzieci. I zaraz sobie zobaczymy, jak one wyglądają. O, zobaczcie. To są chyba jakieś, myślę, że to są jakieś chyba zabawki dla tych dzieci. Jakieś kulki. Albo jakieś rzeczy do mocowania różnych mebelków w przedszkolu. I tutaj zobaczcie, jakie mamy fajne dzieciaki. Zaraz Wam pokażę, jak one będą wyglądały, tylko muszę otworzyć. O, proszę bardzo. To jest nasz pierwszy maluszek. Zobaczcie, on mi troszkę przypomina murzynka, afrykańskie dziecko. Proszę bardzo, jak sobie fajnie siedzi. To są już takie dzieci, które potrafią siedzieć. Śmiało można takie dziecko przyprowadzić do żłóbka. I nie trzeba się już niczym martwić, bo panie się takim dzieckiem zajmą. Nasze drugie dziecko, drugi niemowlak, zobaczcie, jaką ma fajną koszulkę i też potrafi siedzieć, ale świetnie, fajnie, że oni potrafią już siedzieć. Oj, ale ten jest jeszcze chyba troszkę malutki, bo on i siedzi, ale od razu się kładzie, popatrzcie. Może on jeszcze nie ma pół roku, więc zostawmy go, niech sobie leży w takiej pozycji, jak mu jest wygodnie. O, a to jest chyba dziewczynka. Zobaczcie, jaka fajna blondyneczka. Jaki ma piękny kubraczek. Zobaczymy, czy ona siedzi. O, popatrzcie. Pięknie siedzi. Oj, też leży. Czyli mamy, oj, widzicie. Mamy dwoje niemowląt, które jeszcze nie potrafią siedzieć, bo są takie malutkie. I starszego kolegę, który już sobie siedzi. O, zobaczcie. Oni będą leżeć. A on sobie niech tutaj siedzi z boku. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. O, mamy fajnego misia dla dzieci, no bo każdy z nas chyba, jak był bardzo, bardzo malutki, to miał swojego pierwszego misia i to jest taki pierwszy miś tych dzieciaków. Tutaj mamy śliniaczek, możemy go od razu założyć, od razu go założymy, bo jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. O, zobaczcie tylko. Ale ten śliniaczek nie jest dla tego pana, tylko jest dla innego pana, bo ten pan będzie siedział sam, tak jak jest w instrukcji i na obrazku, a ten pan będzie sobie siedział w takim krzesełku pomocnym i wtedy tam już będzie mógł sobie usiąść, nie będzie już się kładł. No i co tutaj jeszcze mamy? Zobaczcie tylko, mamy takie akcesoria jak jakaś pasta, to jest chyba... No do zębów pasta nie, a o, to jest krem nawilżający dla każdego bobasa, tak myślę, że to są kremy nawilżające. No i tutaj mamy, zobaczcie, taką fajną zawieszkę w kształcie rybki nad matę edukacyjną, którą Wam zaraz pokażę, która również będzie się znajdowała w naszym przedszkolu. Oraz tutaj mamy, o zobaczcie, jakąś też lampeczkę, która również ma być atrakcją dla dzieci, ma je usypiać, ma im po prostu pomagać w uspokojeniu się, jak się zdenerwują bądź zasmucą, bądź po prostu zaczną płakać. Tutaj też mamy jakąś chyba lampę. No i tutaj mamy znowu taką gwiazdkę do naszej maty edukacyjnej.
Oraz, co my tu mamy? Mamy tutaj jeszcze takie dwa, to są jakieś chyba ciężarki, ale wątpię, żeby takie maluszki podnosiły ciężarki. Albo to są jakieś grzechotki, to są raczej jakieś grzechotki, albo jakieś tam zabawki dla dzieci. Więc dzieci z naszego przedszkola właśnie tak będą wyglądały. Tutaj są jakieś gwiazdeczki, później zobaczymy, gdzie one mają być, czy to są jakieś światła. I tutaj mamy też jakąś część naszego przedszkola. Dobrze, to teraz zobaczmy, jak będzie wyglądała pani, która będzie zajmowała się całym tym przedszkolem. Zobaczcie tylko, jak wygląda pani. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Ma rude włosy, kucyk i jest bardzo schludnie i ubrana. Dobrze, jako na nauczycielkę wygląda świetnie i myślę, że nadaje się do tej naszej gromadki, świetnie wygląda. To tutaj jeszcze, o, popatrzcie, tutaj mamy jakieś do siedzenia dla dziecka. Zaraz go tutaj posadzimy i zobaczymy, jak on będzie wyglądał. O, zobaczcie tylko. Tutaj go można posadzić. Już go wsadzam. O, proszę bardzo. On sobie tutaj ma ręce i sobie tak oto siedzi, bo jeszcze nie umie siedzieć, więc potrzebuje takiego krzesełka, które pomoże mu prawidłowo utrzymać postawę. Kolejnymi rzeczami, które się tutaj znajdują, jest również balon. Popatrzcie, jaki fajny balon. Zaraz go złożymy. O, i jeszcze brakuje nam w nim niteczki. Zaraz zobaczymy, gdzie jest ta niteczka. Ale wcześniej popatrzcie, jaki fajny konik na biegunach. To na pewno też jest dla któregoś maluszka. Myślę, że dla tego, który już potrafi siedzieć. Ponieważ te, które jeszcze nie potrafią, są zbyt malutkie, no nie utrzymałyby się. Ale jeszcze tutaj będzie potrzebny kocyk, żeby sobie tak nie siedział tylko na drewinku. Byłoby mu niewygodnie. O, zobaczcie tylko, jest i kocyk. A już myślałam, że nie mam racji. Zobaczcie, tak wygląda nasz kocyk i zaraz położymy go na naszą zeberko. O, świetnie, świetnie to wygląda, bardzo ładnie to pasuje i naszego koleżkę tutaj małego murzynka czy jakiegoś Afrykanina będziemy sobie tutaj mogli posadzić i on będzie sobie grzecznie siedział. Wygląda świetnie, popatrzcie sami. Jestem pod wrażeniem naprawdę tego zestawu. Zobaczcie tylko, jak świetnie się buja. Coś niesamowitego, niesamowitego. On się bardzo fajnie buja. Tutaj jeszcze jest jakiś taki talerzyk, ale to sobie zostawimy na później. Łyżeczka do tego talerzyka. Jest również łyżeczka, żeby dzieci mogły jeść. I zobaczcie tylko, to jest sznurek do naszego balonika. Zaraz włożymy go i zobaczycie, jak fajnie będzie wyglądał ten balonik, bo on będzie leciał do góry. Popatrzcie, świetnie wygląda. I dzieci mogą na przykład trzymać taki balonik w ręce, albo raczej może pani, bo oni są zbyt mali. Zaraz sobie ten balonik postawimy we właściwym miejscu. Tutaj jeszcze znajduje się kilka ciekawych rzeczy. Zobaczcie, to jest nocnik dla naszych maluszków. Nocnik jest niezwykle ważny, ponieważ to na nim dzieci uczą się siusiać. Tutaj mamy jeszcze fajne, takie malutkie, no bo przecież te dzieci są bardzo malutkie, popatrzcie. Tutaj są grzechotki, jakieś gryzaki, bo dopiero jak wychodzą im zęby, to dopiero wtedy mogą używać tych gryzaków i po prostu te zęby ich najzwyczajniej w świecie nie swędzą. No dobrze. Poznaliście naszą rodzinkę, nasze przedszkole, więc teraz zabierzmy się za wystrój naszego przedszkola. Musimy zdjąć te zabawki z naszego dywanika, położyć je na bok, ponieważ za chwilkę ułożymy tutaj mebelki. Zobaczcie tylko, to są drzwi do naszego przedszkola, żeby przedszkolaki z niego przypadkiem nie wyszły. Albo drzwi możemy sobie na przykład ustawić tutaj, żeby nam za bardzo nie przeszkadzały. Tutaj mamy kolejne części, są to takie fale i z tych fal zrobimy sobie dookoła jakiś taki
jakieś takie fajne ogrodzenie, no bo przecież dzieciaki nie mogą z niego wyjść. Jeżeli rodzice zostawiają takie dzieci w przedszkolu czy w żłóbku, no to liczą się z tym, że są one pod bardzo, bardzo dobrą opieką i po prostu, że nic im się złego nie stanie. Dlatego my musimy w naszym przedszkolu zadbać o to, żeby nic się naszym dzieciakom złego nie stało. Dobra, słuchajcie, jednak to będzie tak. Tutaj damy to nasze czerwone. Tutaj sobie... O, jeszcze tutaj mamy takie klocki, popatrzcie. Je też musimy wykorzystać. No przecież one są bardzo ważne, bo to są kaloryfery w naszym przedszkolu. Przecież dzieciom musi być ciepło. Jeżeli rodzice ich zostawiają, no to myślą, że na pewno nic im nie brakuje. A jak jest nam zimno, to jednak jest trochę ponuro. Tutaj sobie ustawimy nasze... O, tu sobie ustawimy nasze drzwi. Tutaj sobie ustawimy znowu nasze ogrodzenie. Znowu będziemy musieli tutaj ustawić kaloryfery, które będą nam ogrzewały nasz domek. Dobra. Teraz ustawiamy sobie znowu naszą tutaj taką osłonkę i znowu dajemy kaloryfery. Znowu dajemy dwa kaloryfery. O, jeden. Fajne te kaloryfery, powiem szczerze. Bardzo mi się podobają. I tutaj dajemy sobie drugi kaloryfer. O, hop. I słuchajcie, tutaj znajduje się miejsce, tutaj, dokładnie tu, na nasz balonik, który sobie zaraz przyczepimy. Będzie on przyczepiony do takiego jednego kaloryfera. Gdzie jest nasz balon? O, świetna atrakcja z tym balonem. W ogóle to jest rewelacja. Do takiego żłóbka to nawet ja bym sama posłała dziecko. Dobra, jakby mi miała. Uwaga. Oj, ciekawe, czy się będzie trzymać, bo coś tu się nasz balonik nie chce trzymać. No trudno, jakoś go tutaj ustawimy. No, może tak. O, spada. No dobrze, zobaczcie sami, jak pięknie udało nam się zrobić wspólnie te przedszkole. To jest umywalka, tutaj mamy nasz balonik, który sobie dynda, bardzo fajnie wygląda. I teraz na naszą umywalkę nakleimy sobie naklejkę. Nakleimy sobie naklejkę w postaci bąbelków, po prostu kolorowych bąbelków. Zobaczcie tylko, tak to wygląda. I tutaj oto zamontujemy sobie w naszej umywalce tą klapę. No z racji tego, albo to może jest też, może to być umywalka, a może to też być po prostu wanienka, myślę, do mycia małych dzieci. Ponieważ potrzebujemy taką klapę, żeby zabezpieczyć te miejsce. Tadam, 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 zobaczcie tylko, jak świetnie teraz ją można otwierać, zamykać, a przy tym dodaje bardzo fajne kolory w naszym przedszkolu. Nasze przedszkole wygląda teraz po prostu wspaniale. Dobrze, teraz zaczniemy sobie ustawiać dzieci. To jest mata edukacyjna, o której mówiłam przed chwilą. Będzie ona wyglądała tak i będzie ona oczywiście dla leżącego dziecka. Ale żeby ta nasza mata edukacyjna nie była taka smutna, będziemy musieli dodać jej kilka fajnych rzeczy. Zobaczcie, damy jej taką zabawkę edukacyjną, interaktywną, taką rybkę, która będzie się tutaj ruszała. Do tego damy również gwiazdkę. Popatrzcie, jak teraz ciekawie wygląda ta mata. O wiele, wiele lepiej. Zaraz położymy tutaj naszą malutką dziewczynkę. Popatrzcie, ona sobie tutaj będzie leżała i będzie się zajmowała tymi gwiazdkami. Będzie sobie mogła troszkę pogaworzyć. Tuż obok niej, do rączki najlepiej, damy jej malutką grzechotkę. Oj, uwaga. Niestety nasz bobas ma jeszcze zbyt malutkie rączki, ale za to położyłyśmy obok niego. Teraz sobie damy... ale poczekajcie, bo ta mata, czegoś jej brakuje.
Tutaj jest jeszcze naklejka. Żeby ona była kolorowa, trzeba będzie ją nakleić na matę. Czyli wychodzimy do punktu wyjścia. Naklejam teraz naklejkę na matę. Dokładnie i bardzo precyzyjnie, żeby wszystko grało tak, jak ma być. Zobaczcie, jak ona teraz fajnie wygląda. Teraz przymocujemy znowu do niej te dwa. O, świetnie. Taka owieczka tu jest i taka rzeczka. Kładziemy naszego niemowlaka i koło niego rozsypiemy tutaj te grzechotki. Dobrze. Następnie kładziemy sobie takie oto czerwone pudełko, w którym będziemy mogli dać, do którego będziemy mogli dać zabawki, na przykład takie jak oto ten miś, żeby przedszkolaki mogły sobie swobodnie chodzić i swobodnie sobie wyciągać te zabawki stamtąd. No i nasz konik na biegunach, pan, który siedzi, nasz chłopczyk, który siedzi, może sobie tutaj bujać się. I kolejnym naszym dzieckiem, który również jest chłopczykiem, bo mamy dwóch chłopczyków i jedną dziewczynkę, będzie on sobie tutaj siedział, ale on będzie miał talerzyk i nasza pani nauczycielka będzie najzwyczajniej w świecie go karmiła. Zobaczcie tylko, jaką ona ma fajną, świetną łyżkę. Oczywiście w naszym przedszkolu nie może zabraknąć nocniczka. Położymy go tutaj z boku, żeby nikomu nie przeszkadzał, nie daj Boże. Oraz położymy sobie tutaj na drzwi coś fajnego. Mówiłam, że to są ciężarki, ale zobaczcie, to nie są ciężarki. To jest taka zabawka edukacyjna. Maluchy mogą sobie podejść i oto ten ciężarek po całym motylku rozprowadzić. Zobaczcie tylko, jak fajnie to wygląda. O, coś takiego to jest. I to oczywiście też bardzo, bardzo sprzyja naszym maluchom w rozwoju. Zobaczcie tylko, zastanawialiśmy się, co to jest. A to jest najzwyczajniej w świecie bączek. Każdy z nas na pewno ma takiego bączka w domu i może nim sobie kręcić, tak jak my tutaj w przedszkolu też możemy sobie nim kręcić. Maluchy mogą się bawić i nim kręcić, więc ten bączek położymy sobie gdzieś tutaj z boku, żeby dzieci miały łatwy dostęp do tego naszego bączka. No i oprócz tego, popatrzcie, mamy tutaj jeszcze grzechotkę, możemy ją tutaj położyć gdzieś z boku dla naszego chłopca niebieską, tutaj jeszcze jedną, no i gryzak. Mamy trzy grzechotki, trzy gryzaki, dla każdego po jednym. I tutaj jest nasz krem nawilżający dla dzieci, możemy go tutaj położyć przy kosmetykach. No i słuchajcie, to by było na tyle, tak by wyglądało nasze przedszkole. Możemy zrobić przeróżne zabawy z tymi niemowlakami, możemy sobie je zmieniać. Na przykład w taki sposób, on może sobie też ten przedszkolak iść tutaj zrobić siusiu na nocniczku. Może również sobie tak zwyczajnie siedzieć na ziemi, może się również położyć i sobie raczkować i tutaj po prostu najzwyczajniej bawić się tym bąkiem albo bawić się tymi grzechotkami. Również w naszym przedszkolu taki przedszkolaczek malutki, który jest w żłóbku, może tutaj zaznać fajnej kąpieli, może się również wykąpać, także to też jest bardzo, bardzo fajna opcja. No i generalnie każdy może znaleźć w tym żłóbku coś fajnego dla siebie.